Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o przywódcy młodego Mokotowa, który jest szeroko znany w kręgach kryminalnych i będzie to postać Wojciecha S., pseudonim Wojtas Vel Kierownik. Zapraszam Was na odcinek. W mieście, gdzie światło i ciepło ustępują miejsca mrokom i zimnie, istniał człowiek, którego imię spowodowało strach na każdym kroku. Wojciech S., zwany Wojtasem, będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. Jego postać wślizgiwała się niczym zła wróżba między szare budynki i zakamarki podziemnego świata. Uważany za jednego z najniebezpieczniejszych przestępców stołecznego półświatka, i jego mroczna sława rosła niczym ciemne chmury nad miastem. Wojtas, zwany też Kierownikiem, był inteligentny. Był surowy, wolny od nałogów, odbierający życiu swoje krople emocji jak susza wody. Nie pił alkoholu, nie zatruwał się dymem papierosów, a używek unikał jak ognia. W mroku jego istnienia zaledwie szept przekleństwa wydobywał się z jego ust, jakby wiedział, że mrok słów potrafi być gorszy niż ciosy. Lecz to nie była tylko jego inteligencja. Nie tylko ona uczyniła go takim zagrożeniem. Był człowiekiem wszechstronnym, posiadającym zamknięty umysł w stalowej pułapce surowości. Interesował się rozmaitymi sprawami, pojęciami, które wydawały się odległe od jego mrocznej egzystencji. Zaszyty w nim intelekt był narzędziem, które potrafiło robić z ludzi lalki w jego ręku. Początek jego przestępczej kariery był skryty w cieniu nocy, gdy kradł samochody na własną rękę, ale były to dla niego zdecydowanie za małe zyski, które były jedynie wstępem do mrocznego teatru przestępczości, w którym Wojciech S., znany jako Wojtas, wkrótce miał zagościć na znacznie większą skalę. Los wplótł go w sieć Zbigniewa C., pseudonim Dax, jednego z bossów Mokotowa. Z początku towarzyszył mu jako jego cień, ochraniając dyskoteki, puby i agencje towarzyskie. Ale ta rola była jedynie wstępem do mrocznych działań, które miały na celu wydobyć z ludzi pieniądze i oddać władzę w ręce tych, którzy zyskiwali na mrocznych i nielegalnych interesach. Nie wyglądał jak stereotypowy bandyta. Jego wygląd sugerował raczej przedstawiciela handlowego lub bankowca niż niebezpiecznego przestępcę. Był mistrzem kamuflażu, ukrywającym swoje prawdziwe oblicze za pozornie normalnym wizerunkiem. Było to kolejne narzędzie w jego mrocznej sztuce manipulacji. Jednak pod tą pozorną normalnością kryła się inteligencja i zimna bezwzględność. Jego zdolność do planowania i wykonywania operacji przynosiła mu coraz większe uznanie w świecie przestępczym. Jego chłodne spojrzenie, które mogło się wydawać niemożliwe do odczytania, tak naprawdę ukrywało głęboko skrywane ambicje i chęć dominacji. Zyskując coraz większy szacunek, Wojtas stał się nie tylko przywódcą tak zwanego młodego Mokotowa, ale stał się też symbolem siły i mroku, który rządził nie tylko ulicami, ale i umysłami ludzi. Jego władza rozciągała się tam, gdzie ludzie nie byli w stanie spojrzeć, gdzie siła była jedynym językiem, który rozumiał. Mimo że niewielu mogło poznać jego prawdziwe oblicze, to ci, którzy widzieli, niezapomnianie odcisnęli się w swoich wspomnieniach. Wojtas był mistrzem manipulacji, niewidzialnym władcą mrocznych ulic, których zdawał się czerpać siłę z samego mroku, by zapanować nad światem, którego większość nigdy nie znała. To był niezwykle zaufany człowiek wśród bossów gangu mokotowskiego. Kierownik cieszył się ich pełnym zaufaniem, co nie było osiągnięciem łatwym do zdobycia. Był tłem dla mrocznych postaci, takich jak Korek czy wspomniany Dax, ale jego cień sięgał dalej niż mogło się wydawać. Prokuratura ustaliła nawet swego czasu, że to on był jednym z głównych architektów stworzenia gangu, który specjalizował się w porywaniach ludzi dla pieniędzy. Pod koniec 2002 roku, wspólnie z innymi przestępcami, takimi jak Grzegorz K., pseudonim Ojciec, Sebastian L., pseudonim Lepa, czy Artur N., pseudonim Archie, stworzyli Imperium Mroku i Strachu, której nie była w stanie powstrzymać żadna zasłona. Ich grupa była bezwzględna i niezwykle zorganizowana.
Każdy ruch był przemyślany, każdy krok prowadził do osiągnięcia celu. Wszystko, co robił kierownik, prowadziło do jednego. Wzmocnienia ich wpływów i potęgi. Był mrocznym mózgiem, który płatał czarne karty na tle nocy. Historia kierownika zacieśniła swoje węzły w październiku 2004 roku, w chwili, gdy uczestniczył w próbie porwania Pawła Esz, znanego jako Siwy. Był to członek grupy Mokotowskiej, który zdecydował się stać świadkiem koronnym, obciążając swoich dawniejszych kompanów. Jego zeznania były niczym wybuch na arenie przestępczej, porównywalne z tym, co Masa uczynił dla Pruszkowa. Tej rzeczy nie dało się zapomnieć. Dla Mokotowa te zeznania były jak cios, który uderzał w ich mroczną podstawę. Siwy był jak lustrzane odbicie ich samych, ukazując ich przestępcze oblicze z bliska. Jego zeznania były kluczem do ich upadku, a w mroku ich umysłów rodziła się myśl o likwidacji tego zdrajcy. Wyrok na Siwego został zaplanowany. Planowano go porwać i zlikwidować. Jego cień miał zniknąć w mrokach nocy, ale los miał inny plan. Gdy Siwy wracał pewnego dnia do domu, samochód zatrzymał się obok niego. Dwóch mężczyzn wykrzyczało "policja" i w mgnieniu oka rzucili go na ziemię. Skuli i próbowali go porwać. Jednak mrok szybko został rozświetlony przez światło, ponieważ prawdziwi policjanci kryli Siwego. Wiedzieli, że próba porwania może się wydarzyć. Strzelanina rozpoczęła się, a gangsterzy zmuszeni zostali do porzucenia samochodu z Siwym w środku. W tej chwili stało się jasne, że jednym z napastników miał być kierownik. Mimo swojego udziału w tej brutalnej próbie, kierownik po roku pobytu w areszcie został nagle zwolniony. To wywołało lawinę wątpliwości. Mówiło się nawet, że kupił sobie wolność. Mroczne skrypty kierownika nie kończyły się jednak na porwaniach i intrygach. Prokuratura rzuciła na niego kolejny cień, oskarżając go o udział w brutalnej egzekucji Włodzimierza C, znanego jako Buła, oraz Macieja S, znanego jako Konik. To wydarzenie miało miejsce 17 października 2003 roku w siłowni Packer na warszawskim Gocławiu. Tamci trzej zamaskowani bandyci, wkraczając do lokalu, zapanowali strachem nad obsługą i głowami. Ich serca zasygnalizowały wystrzały w siłowni jak echo nadchodzącej tragedii. Kilka strzałów w stronę Buły i Konika na sali ćwiczeń było bezwzględnym werdyktem. Ich życie zgasło w mgnieniu oka, pozostawiając w powietrzu zapach krwi i strachu. Buła jako przywódca Żoliborza poczuł się na tyle pewnie, że zaczął grozić szefom Mokotowa, czyli Andrzejowi H., pseudonim Korek, oraz Zbigniewowi C., pseudonim Dax. Ponoć nawet wynajął rosyjskojęzycznych płatnych morderców, jednak ci odkryli kulisy, przyjęli zaliczkę i opowiedzieli o tym bosom Mokotowa. To było kolejne potwierdzenie, że mrok miał swoje własne prawa, a zdrada była codzienną walutą. Konik z kolei stał w gronie mokotowskich rebeliantów, którzy nie chcieli podporządkować się Daxowi i knuli z Żoliborzem. Był to konflikt, który miał przynieść tylko jedno rozwiązanie, czyli zniszczenie. Na przełomie 2007 i 2008 roku plany przestępczego geniuszu były wyraźne. Zamierzał zabić dwóch prokuratorów z Ostrołęki oraz dwóch z Warszawy. Celem był również personel policji z Centralnego Biura Śledczego, a w mroku jego umysłu narodziła się myśl o uprowadzeniu jednego z oficerów CBŚ, aby wyjawił tajemnicę śledztwa, a następnie chciał pozbawić go życia. To był makabryczny plan. Ale mrok miał długą pamięć. W lipcu 2014 roku prokuratura ujawniła makabryczny, tajemniczy wątek. W okolicach Konstancina znaleziono ciała dwóch mieszkańców Piaseczna, którzy zaginęli w 2002 roku. Prokuratura wskazała wtedy na Wojtasa i Termita jako sprawców. Warto wspomnieć też o Szymonie Złomianek, czyli Szymonie K., który miał stać na czele gangu żoliborskiego. Był to przeciwnik kierownika i ten rzekomo nakłaniał swoich ludzi do jego zgładzenia. Miało być to zemstą za masakrę w centrum handlowym Cliff i krwawy bój był jedynym językiem, który ci gangsterzy znali. Kierownik był także podejrzany o wydanie wyroku śmierci na Marka K., znanego jako Muł, bossa gangu z Piaseczna. To był krok wojny, w której Mokotów i mutanci starali się o wpływy w podwarszawskich miastach. Postrzelenie Sławomira B., pseudonim Biały, członka Mokotowa, wzbudziło gniew i żądzę zemsty.
Muł zorientował się, że stał się celem Mokotowa. Wojna ulic nabierała tempa, a krew była ich pismem. Latami 2001-2003 przyniosły w zanadrzu kilkunastu gangsterów i kilka niewinnych dusz. To była jak gra o przetrwanie, w której stawką były wpływy i władza. Punktem kulminacyjnym tej mafijnej wojny stała się słynna strzelanina w Magdalence z 5 na 6 marca 2003 roku. Policjanci, antyterroryści wkroczyli do akcji przeciwko członkom gangu mutantów, a strzelanina pochłonęła życie dwóch policjantów, a 17 zostało rannych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego zatrzymali lidera grupy mokotowskiej. Wojciech S. o pseudonimach Wojtas i kierownik był poszukiwany listem gończym za działalność w tzw. grupie obcinaczy palców, odłam grupy mokotowskiej. Policjanci podejrzewają, że Wojciech S. stoi za ostatnimi zabójstwami w Warszawie, które były wynikiem porachunków między przestępcami. Mężczyźnie grozi najwyższy wymiar kary. Zatrzymany Wojtas ma związek z działalnością odłamu grupy mokotowskiej. Istnieją podejrzenia, że kierownik stoi za ostatnimi zabójstwami w Warszawie. Chodzi o przestępcze porachunki i zastraszanie tzw. skruszonych przestępców działających w Polsce. Wojtas rządził grupą po zatrzymaniu jej przywódców Andrzeja H. pseudonim Korek i Zbigniewa C. pseudonim Dax. Prawdopodobnie od niego wyszły zlecenia uprowadzeń policjantów i prokuratorów prowadzących śledztwo przeciwko grupie mokotowskiej. Moment zatrzymania przez policję był jak zderzenie światów, ulicznej zbrodni i wymiaru sprawiedliwości. Stało się to na ulicy Okocimskiej na Woli. Tam los wreszcie dogonił Wojtasa. Przechadzał się tamtędy ze swoją towarzyszką, nie mając pojęcia, że ta uliczna wędrówka będzie miała tak drastyczne zakończenie. Gdyby tylko wiedział, że specjalna grupa policjantów w cywilu już czeka na jego ślad, nagle w krótkim momencie, którego nie mógł przewidzieć, został rzucany na ziemię i obezwładniony. Jego królestwo przestępstwa runęło wraz z nim. Razem z partnerką, która akurat była przy nim, trafił do aresztu. To była chwila, w której uliczny kryminalista zetknął się z prawem, które do tej pory próbował omijać. Jego partnerka po przesłuchaniu została wypuszczona do domu, a Wojtas zatrzymany został w groźnym punkcie zwrotnym swojego życia. Losy Wojtasa splatały się w zaskakujący sposób z układanką policyjnych działań. Śledztwo wciągnęło go w swój wir, a to, co wydawało się przypadkiem, okazało się osiowo związane z intrygami przestępczego świata. Wieloletnie śledzenie Wojtasa przez policję wydało się krokiem w kierunku odkrycia jego mrocznych tajemnic. Los sprawił, że wpadł w ich sidła przez przypadek. Z nieoficjalnych źródeł wynikało, że to poszukiwanie szkatuły szefa grupy śródmiejskiej doprowadziło funkcjonariuszy do Wojtasa. Szkatuła, przypomnijmy, był w sporze z Daxem. Prowadzili swego rodzaju wyścig zbrojeń. Gdy Dax inwestował w opancerzony samochód, szkatuła sięgnął po wyrzutnie rakiet, chcąc przewyższyć go w tej rywalizacji. To właśnie od Daxa miały wychodzić zlecenia na uprowadzenia policjantów i prokuratorów. Policjanci poświęcali ponad 5 lat na tropienie szkatuły. Sieć podsłuchów, działania w kręgach rywalizujących gangów. To były narzędzia, które w końcu doprowadziły do zatrzymania Wojtasa. Tym razem to on stał się celem, gdy w rzeczywistości to on był częścią większej układanki. Wojtasa skazano na dożywocie, a dopiero po 40 latach będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz abyście dołączyli do mojej grupki Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku, gdzie wymieniamy się i rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, o nowych odcinkach. Możecie tam zarzucać swoje pomysły. Pamiętajcie też o zostawieniu komentarza. Zapraszam Was na oczywiście następne odcinki i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Hej!